Cześć, witajcie. Na początku chciałbym Wam podziękować za 110 subskrypcji na moim kanale, za wszystkie łapki w górę, komentarze. Wielkie dzięki. Jest to dla mnie motywacja do robienia dalej filmików, chociaż ostatnio mało ich dodawałem. Miałem dużo pracy, potem urlop. Niedługo pokażę Wam, co tam robiłem, gdy akwarium zostało bez jakiejkolwiek opieki, a było to już 3 razy po tydzień czasu. W akwarium małe zmiany zaszły, jeśli chodzi o sprzęt. Jak widać, nowy falownik się pojawił. Jest to Tunze 6045, 4500 litrów na godzinę z regulatorem. Niestety nie był niesłyszalny, tak jak go wszyscy opisują. No może na najmniejszej mocy chodził cicho. Myślałem, że może się dotrze, ale nic. Dałem więc tę samą przystawkę, którą miałem w poprzednim cyrkulatorze. Teraz jest dużo lepiej. Może ten falownik jest niesłyszalny w większych akwariach, w większych szybach, gdzie drgania się lepiej rozchodzą. Nie wiem. Chociaż nie było z nim aż takiej tragedii. Ale lubię ciszę. No i teraz jest dobrze. Tak wygląda kontroler do falownika. Tutaj ustawiamy sobie moc falowania. Gdy damy na maksa, może jeszcze będzie słychać właśnie na filmie takie buczenie. Teraz jest niesłyszalny. Tymi pokrętłami ustawiamy różne rodzaje falowania. Możemy go wyłączyć na czas karmienia. Nie trzeba już wyłączać z kontaktu. Kabel dość długi, jak widać. Fajna zabawka, polecam. Jedziemy dalej. W akwarium morskim dobrze jest mieć światło nocne. Tym bardziej, jak ktoś ma odkryte akwarium, ryby się mniej stresują, nie wyskakują. Chociaż u mnie i tak jest przykryte. Ja wymyśliłem sobie coś takiego. Pasek LED przyklejony za akwarium. Fajnie to wyszło moim zdaniem. Działa już ponad miesiąc. Mogę sobie zmienić kolor. I są to zwykłe LEDy z IKEA. I na koniec jeszcze trochę akwarium. Wszystko tutaj żyje, chociaż jeden koral klawuria całkowicie zamarł. Nie wiem czemu. Reszta życia ma się dobrze. Łazienki jeszcze nie zużyły ikry, ale cały czas próbują. Marzy mi się tutaj jakiś fajny ukwiał, ale mieszkam w Finlandii, nie za bardzo gdzie mam go kupić. A jechać samochodem 400 km do najbliższego sklepu w jedną tylko stronę nie za bardzo teraz mogę. Zresztą już 3 razy od założenia akwarium zrobiłem sobie taką wycieczkę. A ogłoszenia typu sprzedam szczepki pojawiają się bardzo rzadko i to zawsze daleko ode mnie, o okolice Helsinek. No trudno, ale coś wymyślę. I już nie zanudzam. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcecie, żebym coś może pokazał, czy też omówił, piszcie w komentarzach na tyle, ile mogę, to Wam to przedstawię. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.